Witam Was, moje drogie, kochane dziewczynki, na kolejnym live'ie. Jest naprawdę świetny odbiór mojej strony. Naprawdę nie spodziewałam się takich sukcesów. Pytacie się, gdzie robiłam rzęsy. Otóż rzęsy robiłam w Lashes and Pashes in the City, Kaline, Pashes in the Sinan, Siken, in City, in Kessish. Jest to fajny naprawdę salon, niewielki. Ja nie lubię molochów, ja nie lubię, jak ludzie się wbijają z ulicy i myślą, że co to nie oni, w ogóle czemu ja teraz nie mogę być w kolejce. Ja lubię chodzić do bardzo małych saloników. Ja mam zaufanie, ja wiem, że tam mi zrobią świetnie, profesjonalnie. Moje rzęsy wyglądają naprawdę. Wy robicie 1 do 1, 5 do 1. Ja sobie zrobiłam 8 do 4, więc u mnie troszeczkę to wygląda inaczej. Ja po prostu mam pieniądze, nie? I mnie stać na to, żeby zrobić sobie takie rzęsy najnowszej generacji. Teraz jestem po keratynowym prostowaniu. Jak widać, mam na maksa proste włosy. One są na maksa proste. Nigdy w życiu nie miałam. This is max and the pecs and the proste włosy. Kolejnym częstym zapytaniem jest, gdzie robiłam piersi, ponieważ chciałobyście też chodzić do stanika, też chciałobyście mieć takie fajne sutki jak ja. Moi drodzy, ja byłam u szczytu wówy. Taka dziewczyna robi szczytu wówy, ona ma w Simpson Warsaw taki fajny prestige salon, ona przyjmuje w godzinach od 8 do 9 i po prostu w godzinę ci napieprzy takiego silikonu, że po prostu wszystkie tak nie pozwraca. Ja jak wyszłam na dwór, to mało nie odleciałam tam na górę, nie? Bo aż by tak wzięło, ale zobaczcie, jaką od razu ja mam talię. Talię osy, która by nie chciała mieć talii osy. Wy wiśniary nigdy nie będziecie miały talii osy, bo wy jesteście spasionymi warchlakami, a ja jestem sexy i mogę sobie robić wszystko ze swoją urodą i nikt mi nie zarzuci, że przesadziłam. Ale bardzo często pytacie, gdzie robię paznokcie. Poczekajcie, napiję się kawki, bo mi strasznie zasło w gardziuchu. Z ekspresu, a wy co, wiśniaki pijecie, co, rozpuszczalną? Może kiedyś, jak przestaniesz się siedzieć i narzekać w tej chałupie na dupie, że tak mi źle, tak mi niedobrze, to się dorobicie ekspresu. Ja się dorobiłam ekspresji swojego wyglądu. Pytacie mnie ciągle o te paznokcie. Paznokcie robię tylko w nail and day, and the sun, and the pay, and the fika like a say. To jest nazwa salonu, naprawdę jest bardzo łatwa do zapamiętania, jakby nie chciały sobie zrobić, to cały czas podaję nazwy, nie daję wam sweepów. Właśnie jakaś pani do mnie napisała, skąd mam szklankę. Wiesz co? Ze sklepu, nie? Kupiłam ze sklepie w jakimś markecie. No i mama, co ty w kubku, kurwa, napierdalasz kawę? Tak mi przykro, tak mi niestety przykrucha, że musisz pić coś, czego nie widzisz. Dziewczyny, jak was stać tak jak mnie, to wy w ogóle nie oszczędzajcie tutaj pieniędzy na siebie. My musimy w siebie inwestować. Inwestowanie w siebie jest największą mocą kobiety. My będziemy wtedy mogły dużo zdziałać, naprawdę. Jak masz piękne piersi, masz piękne usta, piękne rzęsy i paznokcie, to naprawdę możesz zdziałać cuda. Nie jeden facet odchyli ci za to uda. Naprawdę, oni kochają takie naturalne kobiety, naprawdę. Teraz są takie czasy, że jeżeli tego nie masz, to po prostu jesteś, kurwa, wiśniakiem. I to nie jesteś takim zwykłym wiśniakiem, jesteś wsiurem. Jak chcesz, to zakładaj gumowce i spieprzaj do pola. Ja na pewno tak nie będę wyglądała. Ja jedyne, co mogę zrobić, to jechać do Opola na festiwal. Ojejku, no tak się cieszę, że ja mam z wami takie fajne spotkanka, naprawdę, że wy tak podziwiacie te moje względy, wypędy. No. Jeszcze taka jedna malutka rada dla wszystkich dzieci, które nie mogą po prostu sobie na to pozwolić, żeby wyglądać tak pięknie jak ja. Macie, kurwa, problem, wiśniary. Niestety, nie każdego na to stać. Nie stać, a was nie. Pita, ty tę kawę rozpuszczalną, ja sobie... Podoba się szklaneczka, co? Piwkówku, kubasie. Ja to się cieszę, że naprawdę, że zarabiam do 1300 zł miesięcznie i mogę sobie wszystko tak na siebie włożyć, na siebie, bo nie mam żadnych, wiecie, zobowiązań, nie?